Otwieram obrady 23. Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam koleżanki i kolegów. Witam serdecznie panią skarbnicę, panią Martę Kleinschmidt. Dzień dobry. Witam was, szanowne koleżanki i koledzy. Dzień dobry. Żeby sesja była prawomocna, żebyśmy mogli podejmować uchwały, musimy sprawdzić obecność i frekwencję na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Będę czytał listę obecności, proszę o potwierdzenie. Pani Marzena Dzierżyńska. Obecna. Pan Mirosław Gajek. Witam wszystkich serdecznie, jestem. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Paweł Litwin. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Roman Margielewski. Witam serdecznie, jestem. Pan Janusz Parczyński. Dzień dobry, witam. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem. Pan Piotr Wodyk. Obecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zeli. Pani Agnieszka Zelik. Mikrofon ma wyłączony. Teraz słychać? Tak. Teraz jest. Potwierdzenie obecności. Pani Agnieszko. Tak, dzień dobry, jestem. Dziękuję bardzo. A więc jesteśmy w 100%. Możemy przeprowadzić obrady 23. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej i podejmować stosowne uchwały. Szanowne koleżanki i koledzy, sesja nadzwyczajna zwołana jest na prośbę pana burmistrza, gdyż musimy podjąć uchwały, które szanowne koleżanki i koledzy otrzymaliście. I tak, projekt uchwały numer 23, łamane przez 169/2020 roku w sprawie udzielenia finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu oraz projekt uchwały nr 23, łamane przez 172/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Posiedzenie sesji poprzedziło zwołanie i posiedzenie wszystkich komisji i wydanie stosownych opinii przez Komisję Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Pan burmistrz przybliżył tematykę projektów uchwał szczegółowo dotyczących tych projektów, o których będziemy dzisiaj mówić. Zwracam się jeszcze raz do państwa radnych. Czy są pytania dotyczące tych projektów uchwał, o których mówił na komisji pan burmistrz? Nie słyszę żadnych pytań. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, pana Daniela, o wydanie opinii. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwały nr 23, łamane na 169, łamane na 20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku powiatowi koszalińskiemu oraz uchwałę nr 23, łamane na 170, łamane na 20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Dziękuję. Halo, halo. Mikrofony są powyłączane.
Przewodniczący ma mikrofon wyłączony. Moment. Już mnie słychać? Teraz tak. Tak. Przystępujemy do głosowania. Będę czytał listę obecności. Na podstawie tego będziemy głosować. Pani Marzena Dzierżyńska. Nie słyszę. Mikrofon wyłączony ma. Jeszcze raz powtórzę. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Pan Paweł Litwin. Ma wyłączony mikrofon. Rozłączenie jest chyba. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parczyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelercki. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Pani Dorota, nie słyszymy. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 23/172/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Poland na 2020 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie słyszę. Opinie pan przewodniczący już wydał dotyczące dwóch tych projektów uchwał, dlatego też przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Parszyński. Jestem za. Minąłem. Pan Jerzy Landowski, minąłem. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelercki. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Na podstawie głosowania. Aha, pan Janusz Parszyński, jeszcze tutaj nie słyszeliśmy. Pan Janusz. Jestem za. Dziękuję bardzo. A więc wszyscy głosowali, tak. Na podstawie głosowania. Za 15 radnych, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się, podjęliśmy tą uchwałę. Szanowne koleżanki, szanowni radni, bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję pani skarbnik, dziękuję wam koleżanki i koledzy, dziękuję panu, pani Kamili, dziękuję panu Krzysztofowi. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 23. sesji nadzwyczajnej. Obrady tej sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.